gdzie niebo ciemną nocą ma fartuszku pełną gwiazd. Wszystko zaczęło się w dniu, kiedy odkryłam, że przez okno mogę zobaczyć tylko fragment nieba. Czułam, że to nie jedyny sposób widzenia. Mówili, że jako ona nie mogę być mądra. Moją mądrością stanie się kiedyś mój mąż. Baba musi chałupy pilnować, jak chłop do roboty chodzi. Żona powinna robić to samo, co i mężczyzna. A ja mam być obok, za oknem. Stale szukałam cienia, skrywałam pragnienia i byłam nierozumiana. Chciałam widzieć więcej. Widzieć, jak widzą mężczyźni, nie jak kobiety. Chciałam stąd uciec, odejść tak bez śladu. Tam, gdzie nikt nie zna mojej twarzy. Po prostu uciec. Ale uciec jako ona? Czy on? Mówili, trzeba iść za marzeniami. No to poszłam. Wyszłam na światło. Marzenia to nic nie dadzą. Jak się samemu nie zarobi, to nic nie da nikt. Marzenia są świetne, naprawdę. I warto marzyć, oczywiście. No, marzenia zawsze są ważne i to jest najważniejsze. Tylko, że to, co człowiek marzy, to powinien dążyć do tego, żeby się ziściło. Wyszłam na zewnątrz i rozejrzałam się wokół. Nawet nie przypuszczałam, że niebo jest tak bezkresne. Gwiazdy świecą i migocą, aż wyjrzały ptaszki z gniazd. Kaprysiły, grymasiły, żeby im po jednej dać.
zabawy, cicho bądźcie. Sza.